Dzień dobry. Nazywam się Aleksandra Posielężna. Chciałam opowiedzieć ci moją historię o tym jak poznałam księdza Marka Chrzanowskiego. Przenieśmy się do roku 2014. Kończyłam wtedy prestiżową, można tak powiedzieć, łódzką filmówkę. Wydawało mi się, że świat Stoi przede mną otworem i nagle Bach: tragicznie ginie mój ukochany tata, Robert. W tym czasie byłam pogrążona w bardzo w dużym smutku, rozpaczy i żałobie. Yy, I na ten. Te chwile, każde, w te chwile wspominam jako e, wyzwanie, takie każdy, każde codzienne, e, c, każda codzienna ch, e, życiowa sprawa była dla mnie taka, jakbym miała wejść na Mont Everest. E, było mnóstwo łez, e, jakby rozpamiętywania i pretensji do Boga. Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Przecież tata był młody, miał jeszcze wiele lat przed sobą. I tak wiele jeszcze mieliśmy razem spędzić pięknych chwil. Hmm. Pogrążona w tym stanie, po poszła na rozmowę z moją koleżanką, która namówiła mnie na to, żebym pojechała na rekolekcję, i zachęcając mnie, powiedziała, że będą to Rekolekcje w niepokalanowie dla kobiet, które poprowadzi ciekawy kapłan, poeta. Przyznam, że to bardzo przykuło moją uwagę i, i się zgodziłam. Pojechaliśmy na te rekolekcje i tam poznałam ojca Marka Szanowskiego. Na początku e, ojciec Marek e, urzekł mnie swoim poczuciem humoru, e, swoim e, wierni fa, fa, fani piłki nożnej. Na, na pewno będą mieli o czym porozmawiać z księdzem Markiem. Natomiast e, przy takiej osobistej rozmowie z e, księdzem Markiem. Była taka sytuacja, że ojciec e, wśród tych moich pretensji, bólu, cierpienia, które wylewałam garściami z siebie, ojciec e, powiedział, że zapytał się, czy mógłby się do mnie przytulić. Ja się zgodziłam. I zapytał: powiedział, czy mógłby. Mnie, czy mógłby stać się dla mnie takim ojcem, ale nie w sensie ojcem duchowym, ale też takim życiowym? I chociaż e, nie da się zastąpić ziemskiego ojca na ziemi w żaden sposób, to to był taki przełom w moim życiu, że wtedy pojawił się we mnie uśmiech na twarzy. Y, jakaś nadzieja i, i myśl, że może będzie jeszcze pięknie i może jeszcze stanie słońce w moim życiu. I tak się stało. Z ojcem Markiem znamy się już będzie niecałe 10 lat. I muszę przyznać, że w tych słowach o, o tym, że chcę zastąpić mojego ojca. Nie było tylko żartu. O i wcale właśnie nie żartował tymi słowami, bo, hmm, bo wiem, że mogę na nim polegać. Wiem, że zawsze mogę wziąć telefon i do niego zadzwonić rozwiązać jakąś trudną sprawę yy, swoją, czy, czy, czy jakąś omówić sytuację. A przede wszystkim mogę się też zainspirować i to twórczo zainspirować. Ojciec ma niesamowitą historię, historię też e, swoją, może osobistą, o, o której e, możecie posłuchać w wielu jego, e, czy poczytać z wielu jego książek mm, takiej naznaczoną cierpieniem, chorobą taką fizyczną. A ja mogę e, Powiedzieć jako młoda osoba, że ojciec e, Marek daje mi młodej osobie czasami więcej powera i siły do tego, żeby coś twórczo zdziałać, żeby żeby coś dobrego zrobić dla Boga, ale też przez sztukę właśnie. Jakby taki rodzaj e, takiego właśnie powołania. E, żeby, żeby te moje powołanie aktorskie przybliżyć do przybliżało do Boga ludzi, innych ludzi, i. No i za to właśnie jestem ojcu Marku bardzo wdzięczna, dlatego z całą pewnością chciałabym zaprosić wszystkie kobiety na wielkopostne rekolekcje, które odbędą się w łodzi. 15 i 16 lutego w sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej przy Ulicy Łąkowej. Myślę, że nie pożałujecie i będzie to bardzo czas owocny dla Was. A na koniec chciałabym Wam przeczytać wiersz e, Ojca Marka Chrzanowskiego z Tomiku Nasze. Krzyżowe drogi, święta Weronika. W ciszy usłyszałaś coś, co milczeniem nie było. Upadłaś na kolana, czekając na rozwiązanie tajemnicy. Córce mówiłaś by się nie lękała, gdy pan jest blisko. Ujrzałaś go, leżącego wśród krzyczącego tłumu. Podchodziłaś cicho z kubkiem wody w dłoni, z głowy ściągnęłaś białą chustę. Prosiłaś, by Pan pozwolił dotknąć miłością swojej twarzy. Poznałaś tajemnicę gdy na chuście zobaczyłaś jego odbicie. Wody nie zdążyłaś już podać, odepchnięta stałaś z daleka, za łzami w oczach, dziękując za miłość. Tyle i aż tyle.